Pozwala Wam z party wyrzucić HTML-a do osobnych plików i jakby rozwiązać ten problem, że Wam się miesza HTML z PHP-em w kodzie, a dodatkowo umożliwia łatwe wrzucanie zmiennych PHP-owskich do kodu HTML-a bez potrzeby tych wszystkich dziwnych apostrofów, cudzysłowów, kropek, przecinków i tak dalej, to co Was zawsze gdzieś tam denerwuje przy echowaniu z PHP-a jakichś zmiennych. I generalnie Smarty działa w ten sposób, że zaczytuje sobie szablony w plikach z rozszerzeniem TPL i w miejscu, w tych szablonach, gdzie każemy mu podstawić jakieś zmienne, to on te zmienne podstawia. I tu macie taki najprostszy przykład z TPL-ką. Musimy najpierw sobie Smarty pobrać i wrzucić do naszego projektu. Bo on tak się z powietrza nie bierze, trzeba go sobie ściągnąć. Tam jest dosyć sporo w tym archiwum, natomiast nam jest potrzebna tylko część z tego. Nam jest potrzebny katalog Lips, z tego co pamiętam. Tam było gdzieś napisane. Fast Quick Install. Okay. Nam jest potrzebny tak naprawdę tylko katalog Lips. Bo to jest instalacja na Linuxie, natomiast na Windowsie my to wszystko będziemy trzymać w swoim wewnątrz tutaj tego katalogu. Więc ja sobie teraz, patrząc na to, w katalogu projektu zrobię sobie new folder Smarty i tutaj w nim tą strukturę folderów, która jest tutaj zalecana, tak, czyli templates. Place C, czyli to są. Ale on mi to zrobił nie tak. Chciałem. O, on mi zrobił dwa w tym samym. New folder cache i new folder config. To do celów tutaj Apache na Windowsie jest nieistotne dla nas. Tu chodzi o to, żeby ustawić właściciela i prawidłowe uprawnienia, żeby skrypt mógł do tych dwóch folderów pisać. Natomiast my sobie jeszcze do tego folderu tutaj wrzucimy folder lib i będziemy stamtąd zaczytywać wtedy smarty. Chyba będzie to, co wystarczy. Dla nas najważniejsza jest ta klasa smarty. Ok. I będziemy się do tej klasy chcieli odwołać. Czyli będziemy się troszkę tutaj połazić po katalogu, żeby to zadziałało tak jak chcemy. Require. Może PHP byśmy jeszcze zrobili najpierw. Require. I tak, jesteśmy w tym katalogu, czyli w sandbox. Wchodzimy poziom wyżej, wchodzimy w smarty, wchodzimy w lib. I tutaj jest folder plik smarty class PHP. To nam zaimportuje system szablonów smarty i umożliwi nam korzystanie z niego. Czyli to jest katalog Sandbox, tu jesteśmy w Generic Browser Game, wchodzimy w smarty, wchodzimy w lib i zaczytujemy smarty. I teraz, żeby sprawdzić jak to, czy i jak to działa, tam jeszcze konfigurację trzeba by mu wrzucić chyba, bo on nie będzie wiedział gdzie to jest. No tak, musimy całą tą wywołać smarty i przypisać do niej
i przypisać do niej katalogi, w których będzie pracować. Generalnie to byśmy robili na całym projekcie tylko raz, gdzieś na samym początku na rozpoczęciu projektu i potem już tego nie ruszamy. Czyli tutaj tak naprawdę kopiujemy sobie to do tego miejsca i podmieniamy wszystkie te OK, i tam było chyba 5, nie 4, dobrze. OK, teraz, żeby skorzystać z szablonu, musimy faktycznie szablon wrzucić tutaj do templates, new file. Oczywiście chcę, żebym mu zainstalował do smarty, w sumie why not. Odpowiedzi. OK. I to jest jakiś tam nasz minimalny szablon. Możemy sobie zrobić w ten sposób. On mi nie zrobi teraz tak. A jak ci każe tak zrobić. OK. I teraz. W ten sposób wrzucamy zmienne do szablonu, tak? W klamrach i w środku, zaczynając od dolara, tak jak w PHP, nazwa zmiennej. I teraz, żeby to wywołać, to tutaj w smarty najpierw muszę przypisać to imię. Czyli zrobię sobie na przykład i następnie muszę przypisać, zgodnie z dokumentacją, muszę przypisać to imię do jakiejś zmiennej, która występuje w smarty. Tam akurat ona się nazywa tak samo. To może zróbmy tak, żeby się nie myliło. Tu zróbmy name. Nie, tu zróbmy imię, a tam zróbmy name. Imię. To jest name. I ładujemy, najpierw przypisujemy zmienną, czyli odwołujemy się do smarty. Assign. Będziemy do zmiennej, która w szablonie się nazywa imię, zapisujemy zawartość PHP-owskiej zmiennej, która się nazywa name, tak? Czyli zapisujemy to, co jest w tej zmiennej, do takiej zmiennej z zaznaczeniem, że ona potem ma być wyświetlona tam, pod tą nazwą. I żeby wyświetlić szablon smartowy na ekranie, musimy użyć metody display i podajecie nazwę szablonu. Tak? I teraz, jeżeli wszystko poszło, że tak powiem, zgodnie z planem, to po odpaleniu tego pliku smarty PHP, on powinien zaczytać tę bibliotekę, uruchomić nowy obiekt typu smarty, ustawić mu katalogi konfiguracyjne zgodnie z tym, co tutaj jest, ustawić zmienną name, wpisać do niej imię Paweł, ustawić zmienną w smarty już imię i zapisać do niej zawartość zmiennej name, a następnie wyświetlić plik index.tpl. No i spróbujmy sobie to. Sandbox, smarty. To było tak. OK, i już mam jakiś błąd. Nie udało się znaleźć, coś źle wpisałem. htdocs, generic browser games na sandbox. A no tak, bo to nie, czekaj. Require. W drugiej linii, to jest katalog Sandbox, tu wchodzimy dwa katalogi wyżej. Aha, on tutaj szukał. Do góry, smarty, czyli... A, ale możemy zrobić w sumie... wyżej. Na pewno mógłbym zrobić po prostu tak, ale to nie do końca o to mi chodzi.
sensie całą ścieżkę podać. Tu powinna zadziałać ścieżka względna. Akurat do JS-a, ale... Aha, w ten sposób, dobra. Czyli doklejamy zmienną oznaczającą obecny katalog i zamiast tego. Czyli to zostaje. Tu wkładamy tak i łączymy to kropką. Zobaczmy, czy ta pierwsza przejdzie. Tu jest jeszcze jeden problem związany z tym, że Windows używa w drugą stronę. Nie, bo już nie mieliśmy. Jak importowaliśmy tam normalnie, tutaj działało w tą stronę, czyli to nie jest to. Aha, bo on mi dir robi z cxamp htdocs'a, to tak nie ma być. Bo tu jest problem, bo jak używam dir, to xamp mi zwraca z c, xamp, htdocs i tak dalej. Więc to jest troszeczkę nie halo. Spróbujmy zwrócić w takim razie przez server root, dokument root, czyli to jest katalog htdocs w teorii. A to dostaniemy wtedy... No właśnie, htdocs. I teraz nie tu, tylko... No to dalej jest ten sam problem. Okej. Okay. A, bo tam jest lips, a nie lip. Cała robota bez sensu. To może jest dobrze, tylko tu jest lips. Też nikt z was się nie odzywa. Okej, okay, to działa. Smarty Unlet to load template file index.pl. Bo znowu to, bo te się z kolei nie zaczytały, tak? Tu musimy zrobić to samo. I to i... W ten sposób. Bez tego. Ale błędu żadnego nie ma. Index.pl. A, bo nie index, tylko ja mu dałem test.pl. O, w końcu. Brawo my. OK. I on zaczytuje ten pliczek index.pl, przetwarza go, podstawia tutaj zmienną PHP i wyświetla go nam w przeglądarce jako czystego HTML, a tu nie ma żadnego śladu po żadnym smarty. A to było trudne, ale zadziałało finał, więc nie ma tragedii. Smarty umożliwia nam też podzielenie pliku na części, tak żeby te części, które są takie same wszędzie, żeby nie trzeba było ich robić parę razy. I na przykład wszystkie strony, niezależnie od tego, wszystkie jakby podstrony naszej gry będą miały tutaj
tą część taką samą w zasadzie aż do tego miejsca, z wyjątkiem tego title, który tam można sobie podstawić. I można to w związku z powyższym wynieść do innego pliku. Zrobić tutaj drugi plik. Tak, wywalić to tutaj, można zmienić język, można ustawić sobie tak jak tam jest title i smarty też pozwala nam wstawić opcję domyślną na wypadek gdybyśmy nie podali z PHP tytułu. Tak i wtedy w indeksie, żeby to zaimportować, wystarczy wkleić zamiast tego całego Majdanu to. A jeżeli będziemy mieli ileś tam tych template'ów, no to będzie ułatwiało nam bardzo życie, no bo wtedy ładuje cały przód strony ładuje od razu. Tu można ten title ustawić, albo można go zrobić tak i on się wtedy załaduje z tym domyślnym tytułem. I teoretycznie nic się nie zmieniło, ale tutaj widzicie, tytuł się załadował, no i ten plik jest wielokrotnie krótszy. Teraz będzie to nam bardzo potrzebne, jak będziemy robić tą grę, bo wywalimy sobie ten środek do innego pliku, to znaczy to, co jest na środku, żeby wam pokazać. To, co jest na środku gry, czyli okej, zepsułem coś. Okej. A ta część, która jest tu, będzie w jednym pliku TPL, a ta cała reszta to wszystko będzie w pozostałych plikach i będą tylko raz, czyli jakby na przykład to sobie wyniesiecie do pliku, który się będzie nazywał log.tpl i będziecie chcieli wyedytować to, to wy wyedytujecie w jednym miejscu, a na wszystkich stronach się wygląd tego zmieni na taki, jakbyśmy się spodziewali.